Nazywam się Karolina Piesecka, jestem uczennicą 40. Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Wraz z moim opiekunem naukowym, którym jest pani doktor habilitowana Agnieszka Bednarska, wykonałam projekt zatytułowany Wpływ pestycydów na parametry populacyjne i aktywność enzymu acetylocholinesterazy u pszczoły murarki. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat notuje się spadek liczebności i różnorodności owadów zapylających. Wśród powodów tego zjawiska wymieniane są chemizacja rolnictwa, zmiany w gospodarce przestrzennej czy rozprzestrzenianie się pasożytów. Jednak znaczenie poszczególnych czynników jest jeszcze przedmiotem badań. W mojej pracy zajęłam się pestycydami stosowanymi na masową skalę w celu pozbycia się niechcianych organizmów z upraw. Niestety nie wszystkie z tych środków są na tyle selektywne, by nie wywierać negatywnego wpływu na zapylacze. Do najczęściej stosowanych insektycydów należą neonikotynoidy zawierające pochodną nikotynę. Początkowo zostały one sklasyfikowane jako niegroźne dla pszczół i innych owadów, co przyczyniło się do wzrostu ich popularności wśród rolników. Neonikotynoidy, podobnie jak nikotyna, są agonistami dla receptorów acetylocholinowych. Naturalnym agonistą tych receptorów jest neurotransmiter acetylocholina, która w normalnych warunkach szybko rozkładana jest przez enzym acetylocholinesterazy. Dzięki temu układ nerwowy jest stale gotów do przekazywania sygnałów. W przeciwieństwie do acetylocholiny, neonikotynoidy nie są rozkładane przez enzym acetylocholinesterazę, tym samym stale blokując receptory. W celu weryfikacji postawionej hipotezy zakładającej brak wpływu pestycydów na pszczoły, przeprowadziłam badania terenowe na łąkach i w sadach, gdzie rozmieściłam po 5 gniazd wraz z kokonami pszczół. Po wylęgnięciu się pszczół z kokonów i założeniu przez nie gniazd, zebrałam gniazda wraz ze znajdującymi się tam poczwarkami i larwami, które następnie przebadałam w laboratorium. Stwierdziłam statystycznie istotne różnice pomiędzy pszczołami z badanych obszarów, zarówno w aktywności acetylocholinesterazy, jak i w liczbie zasiedlonych przez nie komórek. Wyniki te pozwalają na odrzucenie hipotezy i stwierdzenie negatywnego wpływu pestycydów na układ nerwowy pszczół i dynamikę ich populacji. Tym samym wskazuje to na konieczność wprowadzenia działań zapobiegających wpływowi pestycydów na owady zapylające.